Dziękuję, naprawdę wam dziękuję. Naprawdę niesamowity taki pierwszy wielki krok. 100 subskrybentów, naprawdę. Niesamowitą radość mi sprawiliście. Z tej okazji również chciałbym się podzielić z wami moimi planami na przyszłość. Akurat dzisiaj, w momencie kiedy to nagrywam, wyszedł ostatni odcinek Sonic Before the Sequel Aftermath. No i co w następnej kolejności? Miała być Sonic Mania, ale niestety. Opóźnili grę na PC to o 2 tygodnie, więc pierwszy odcinek może najwcześniej wyjść 1 września. W najgorszym razie wyjdzie 4. Wcześniej będzie jeszcze jedna gra, która prawdopodobnie troszkę się nałoży z Sonic Mania. Wtedy, kiedy będę te dwie gry naraz nagrywał, to Sonic Mania będzie miała taki priorytet. Będzie w poniedziałki, środy i piątki, natomiast ta druga gra będzie we wtorki i czwartki. Czyli w sumie podczas tego okresu będzie 5 odcinków tygodniowo, a nie tylko 3, jak zwykle. No dobra. Skoro już ustaliliśmy, że Sonic Mania nagram, to powiem jeszcze, w jakiej mniej więcej formie to będzie. Nagram to podobnie jak Sonic 3 & Knuckles, dlatego na przykład nie mogę się zabrać tak od razu tego samego dnia, co wyjdzie. Byłoby to technicznie rzecz biorąc możliwe, ale tak jak się troszkę zaspoilerowałem, to zauważyłem, że są tam też specyficzne ścieżki dla Knucklesa, więc no, muszę grę przejść za 3 razy, żeby móc wam wszystko pokazać. No i pewnie będzie też troszkę dłużej, dlatego że nie nabiorę jeszcze takich umiejętności. No dobra. A co będzie po Soniku? Po Soniku odpoczniemy sobie troszkę od tej serii i będzie jedna gra zainspirowana Sonikiem, czyli Freedom Planet. Czyli w sumie technicznie rzecz biorąc to trochę ta sama kategoria co Sonic Mania. Gra stworzona przez fanów w stylu Sonika. Tylko akurat ma większy nacisk na fabułę, więcej oryginalności od Mani. Więc przypuszczam, że będzie tak w sam raz pasować do waszego gustu. A następnie, tutaj sporo zależy od tego, co przyniesie przyszłość, gdyż wieść gmina niesie, że na początku listopada ma wyjść Sonic Forces. A jak wyjdzie na początku listopada, to będę potrzebował, przypuszczam, jakieś 3 dni, żeby przejść grę, potem jeszcze raz, żeby nagrać. Przypuszczam, że jeśli wyjdzie 7 listopada, tak jak plotki niosą, to wtedy tak mniej więcej 10 będę mógł pierwszy odcinek wam udostępnić, ewentualnie może 13. To też troszkę zależy od tego, jak mi Freedom Planet pójdzie. Jeśli zostanie mi tam jeden odcinek, czy tam dwa, to nie będę specjalnie popędzał harmonogramu. No dobra, a co po Sonic Forces? Tego już nie wiem. To będzie następny rok. I ewentualnie jest jeszcze możliwość, że jeśli Freedom Planet mi pójdzie wcześniej niż wyjdzie Sonic Forces, to wtedy jeszcze jakąś grę pomiędzy dam. Może jakiegoś handheldowego Sonica, może Sonic Pocket Adventure, mało znana gra, szybko pójdzie. Sam raz tak na mniej więcej 5 odcinków może. Ale są 4 gry z Soniciem, które chciałbym tak dosyć szybko przerobić. Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, Sonic Colors i Sonic Generations. Te 4 gry. Szczególnie Sonic Generations, biorąc pod uwagę to, jak bardzo jest ta gra powiązana z Forces, ale na pewno Adventure będzie wcześniej. Po Forces pierwszy Sonic, na pewno to będzie Sonic Adventure. Ale na pewno jeszcze coś pomiędzy wcisnę, gdyby nie było za dużo Soników pod rząd. Bo najpierw Mania, potem Freedom Planet, czyli też prawie jak Sonic, potem Sonic Forces, to niemal jak 3 Soniki pod rząd. No dobra. To co wy myślicie o tych planach? Czy może byście coś zmienili w tym harmonogramie? Czy może jeszcze chcielibyście jakąś szczególną grę, w którą miałbym zagrać? Bo na przyszły rok mam kupę pomysłów. Na przykład bardzo chciałbym zacząć serię Is. Zauważyłem, że w ogóle nie ma let's playów z tej serii, a jest to moja druga ulubiona seria w ogóle, zaraz po Sonicach. Jeśli nie znacie, to powiedzmy, określiłbym tą serię jako to dla RPGów, czym jest Sonic dla platformówek. Czyli po prostu RPG na sterydach, strasznie szybka akcja, też jest tam troszkę platformowania w zależności od części. Ale nad tym pomyślę, dlatego że
Jako, że to są RPG, to są to gry dłuższe, więc u mnie tak troszkę mają mniejszy priorytet. Po prostu póki co na tym etapie rozwoju. Pierwsze 100 subskrypcji, jeszcze raz dziękuję. Póki co chciałbym się najpierw zająć takimi krótszymi grami. Tak, do 4 godzinek. Dlatego jeszcze chciałbym tak pomału wejść w recenzję. Tak nie za często, może raz w miesiącu, ale dopiero od następnego roku. Taka jedna recenzja. Ewentualnie coś tak w okolicach recenzji, tak bliżej publicystyki, jakieś historie serii, jakieś ciekawostki, listy top 10 clickbaitowe. Dobra, skoro już wiecie, co planuję, co kombinuję, jeszcze raz dziękuję i życzę wam naprawdę, naprawdę, naprawdę miłego dnia. Dziękuję.